Witam, z tej strony Radosław Stalak z bloga Money Grabbing. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć takie pewne spostrzeżenie. Tak się składa, że wczoraj byłem w Wakefield na lokalnym networkingu. I jak zapewne wiesz, networkingi są dobre, niedobre, jeden lubi, drugi nie lubi. Każdy ma inne zdanie na ten temat. Ale chcę Ci trochę powiedzieć o nieco takiego z biznesowego punktu widzenia. Ponieważ organizatorka również zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości i posiada restaurację. No i organizuje takie cykliczne spotkania. Ja to myślę też w ten sposób, że to jest bardzo dobre rozwiązanie biznesowe dla właściciela knajpy. No jakby nie patrzeć, dzięki temu przyjeżdżają osoby, dowiedzą się co nieco więcej odnośnie tego, gdzie jest ta knajpa, co można zjeść i wiadomo, że ludzie często chodzą do takich miejsc, do których są już przyzwyczajeni. Dlatego McDonald's odniósł taki sukces, czyli jak człowiek przyjdzie raz do jakiejś restauracji, to jest duże prawdopodobieństwo, że przyjdzie drugi raz, nawet niekoniecznie jest to związane z networkingiem. A odnośnie samego networkingu, no to jest też super sprawa z tego względu, że można poznać ludzi fajnych, to zraz, można nawiązać jakieś relacje biznesowe, czy nawet czysto towarzyskie, ponieważ tak jak tutaj byłem w tym Wakefield, no wiele osób już się zna od jakiegoś czasu i większość tych osób poznała się właśnie na takich spotkaniach biznesowych, czysto networkingowych. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym jest networking, no to zachęcam Cię do zapoznania się z tym tematem. Pod spodem będą linki do wpisów na blogu, gdzie co nieco już napisałem o networkingu, gdyż ja zacząłem jeździć na różne networkingi już parę lat temu i oczywiście zacząłem od sławetnego już Asbiro Investors. Dawniej to się jeszcze nazywało inaczej. A dlaczego o tym wspominam? No bo już na dniach będzie kolejne duże spotkanie Polonii przedsiębiorczej, trzeba by to tak nazwać, w Sheffield. Będzie to organizowane przez Asbiro Investors. Tym bardziej, że no ten lockdown, te wszystkie obostrzenia, Borys obiecał, że zniesie, no zobaczymy jak to będzie. Liczę na to, że może się już skończy, no bo tu masowo wszystkich szczepią i powinno być już lepiej. I najprawdopodobniej od połowy wakacji będzie już wszystko pootwierane. No i to jest dosyć dobra informacja. Dlatego to jest dosyć istotne. Jeżeli prowadzisz jakiś biznes, jeszcze z jednego powodu warto jeździć na networkingi. No przede wszystkim zastanów się tak, jeżeli masz jakiś, szukasz klientów gdzieś, nie wiem, masz jakiś biznes, nie wiem, jesteś czy tam ubezpieczenia na przykład, szukasz, jesteś doradcą ubezpieczeniowym, to możesz tam znaleźć swoich klientów. Ale wrócę do tego tematu biznesowego. Jeździ się na takie networkingi nie tylko po to, żeby, nie wiem, nawiązać jakieś kontakty, relacje, czy to biznesowe, czy towarzyskie, ale również po to, no, żeby ten biznes rozkręcić. I przede wszystkim, tak jak się czyta książki dla jednego zdania, jeździ się na różne spotkania właśnie dla inspiracji. Ponieważ otaczając się ludźmi lepszymi od nas samych, no można uzyskać dosyć znaleźć ciekawą inspirację. I tutaj nawiążę do właśnie do tej restauracji, bo można robić takie cykliczne spotkania, na przykład dla inwestorów nieruchomości, dla, nie wiem, dla budowlańców i tak dalej, i tak dalej. No można również pomyśleć, jak to przełożyć na swój grunt. Nie wiem, załóżmy, prowadzisz
nie tyle co restaurację, ale na przykład hurtownię budowlaną. To można robić networkingi dla budowlańców. Dzięki temu można na przykład nawiązać fajne kontakty i to jest dosyć dobre. Więc zachęcam do zapoznania się. Jak to nagrywam, jest piątek. Dzisiaj na drogach masakra. Tak się składa, że jestem na wylocie miasta Barnsley i no, jest po prostu bardzo, bardzo gorąco pod tym względem. Wszystkim się wszędzie spieszy, ponieważ jest weekend i jest naprawdę ruchliwo na drogach. Więc mam nadzieję, że zainteresowałem Ciebie tym tematem. Gorąco zachęcam do przejrzenia wpisów na vlogu. Już dosyć sporo jest informacji na ten temat. Również jest tam dużo zdjęć, więc można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tym bardziej, że spotkania networkingowe no, w Wielkiej Brytanii mogą być troszeczkę inne niż w Polsce, ponieważ tu też jest taka inna kultura. Bym powiedział, że ludzie są bardziej otwarci. No tak mi się wydaje, ale może się w tym mylę, nie wiem. Popraw mnie w komentarzach, jeżeli się mylę, że jest ktoś taki, kto był na networkingach i w Polsce, i w Anglii na przykład. Czy są jakieś różnice? Więc ja dziękuję ze swojej strony. Jeżeli takie tematy Cię interesują, daj łapkę do góry i widzimy się w następnym nagraniu. Cześć!